Tradycyjne spotkanie świąteczne w Radzie Wspólnoty Samorządowej Biały Kamień Konradów było okazją, by podziękować osobom, które w szczególny sposób pomagają innym, nie tylko mieszkańcom dzielnicy. Wigilijne spotkanie w RWS na Białym Kamieniu to od 22 lat stały punkt w kalendarzu wydarzeń organizowanych przez Radę i okazja, by podsumować kolejny rok działalności, a także podziękować wszystkim, którzy wspierają działania Rady. Biorąc, napełniamy swoje ręce, dając, napełniamy serce. No, ja staram się jak mogę, no, nie jestem w stanie każdemu zapłacić tutaj społecznikom, bo nie mam tej pensji, sam pracuję społecznie, ale słowo dziękuję, dyplom, róża i przy tym stole spotkać się, zjeść ten pyszny posiłek, który przygotowały i nasze pani, i pani Elżbieta Maku, która nam od 15 lat przekazuje właśnie tą rybkę, ten śledzik. Ciasto od naszych mieszkańców dzisiaj zostało przyniesione. RWS ma także swoją tradycję wręczania specjalnych wyróżnień dla osób, które bezinteresownie pomagają innym. Złote serce podczas Wigilii odebrała pani Ewa Zielińska, kierowniczka poczty na Białym Kamieniu, która opiekuje się starszą osobą mieszkającą w tym samym budynku, gdzie mieści się poczta. Jedno z dwóch brylantowych serc otrzymała Teresa Kamińska, znana przede wszystkim z wieloletniej pracy w krwiodawstwie. Od kilkunastu lat zabiega o drugiego człowieka, zabiega o tą kroplę krwi. Ona się łączy z osobą chorą, starając się właśnie o tą krew. I kapituła w składzie mojej osoby, dzieci, jeszcze pięcioro osób, zdecydowaliśmy, że te brylantowe serduszko przyznamy pani Teresie Kamińskiej, bo jest to szlachetny człowiek. Drugie brylantowe serce powędrowało do dr Grażyny Wybieralskiej-Halimoniuk. Ja pamiętam, no, panią doktor, jak kopalnie jeszcze funkcjonowały, pracowała na internie. Tam służyła już swoją tą pomocą jako lekarz zawodu, a teraz pracuje w innym miejscu, też pomaga nam i to są te cykliczna taka pomoc, bo to jest Mikołaj, to jest wieczerza wigilijna, to jest zakup piórników, artykułów, które potrzebne są do szkoły. Służy nam tą swoją pomocą i stąd to dzisiaj jest, mówię, brylantowe serce, bo jest to wspaniały człowiek. Kilkanaście dyplomów z podziękowaniami trafiło też do pozostałych osób, które w ciągu roku wspierały działania RWS-u na rzecz mieszkańców wałbrzyskich dzielnic.